Pracę rozpoczął kolejny punkt szczepień powszechnych, punkt szczepień populacyjnych w powiecie myślenickim. To właśnie tutaj, w hali widowiskowo-sportowej na Myślenickim Zarabiu docelowo może być zaszczepionych przeciwko COVID-19 500 osób dziennie. Ale wszystko zależy od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która odpowiedzialna jest za dostarczanie szczepionek. Punkt, który Państwo tutaj widzą, działa na zasadach powszechnego Narodowego Programu Szczepień. Rejestrują się pacjenci do niego za pomocą infolinii ogólnej 989. Jeśli chodzi o samą drogę pacjenta tutaj w punkcie, na początku mierzymy temperaturę. Jeśli nie jest za wysoka i spełnia, czyli to jest do 36,9 stopni, zapraszamy pacjenta do środka. Mile widziane jest, jeśli pacjent przychodzi już z ankietą wypełnioną, to znacznie usprawnia tutaj w punkcie informacyjnym. Podchodzi pacjent z ankietą wypełnioną do punktu informacyjnego, w którym jest weryfikowana data szczepienia i czy ankieta jest wypełniona w sposób poprawny, czy zawiera wszystkie podpisy i wszelkie pola są wypełnione. Z taką ankietą pacjent jest zapraszany do miejsca oczekiwania i przed punktem oczekuje na to, żeby personel go zaprosił do środka. Następnie jest przeprowadzona jeszcze rozmowa kwalifikująca pacjenta do szczepienia. Po wszystkim następuje samo szczepienie. I pacjent jest proszony do miejsca wyczekiwania, około kwadransa, patrzymy jak pacjent zareaguje, obserwujemy, tutaj mamy punkt medyczny, który jest, tak powiem, sprawuje tutaj nad tym wszystkim pieczę, żeby się tutaj wszystko było bezpiecznie i następnie drugim niezależnym wyjściem pacjent już wychodzi z punktu i tak w skrócie wygląda jego droga. Jakimi szczepionkami można się u Was zaszczepić i ile aktualnie macie ich zabezpieczonych? Na ten moment otrzymaliśmy dostawę 3000 szczepionek, w tym mamy 2000 szczepionki AstraZeneca oraz 1000 szczepionek Moderna. Pomimo różnych obaw, chętnych na szczepienia przeciwko COVID-19 nie brakuje. Jakie jest Pani nastawienie przed szczepieniem przeciwko COVID-19? Dobre. Troszeczkę się boję, bo się obawiam, jak to wszystko pójdzie, ale jest okej. Dlaczego zdecydowała się Pani zaszczepić? Ze względu na osoby starsze, czyli teściów, rodziców, no i ze względu na moje dzieci, bo jeszcze nie przechodziliśmy z mężem obydwoje tego i chcieliśmy się po prostu zaszczepić, żeby było potem wszystko w porządku. W pierwszym dniu działania myślenickiego punktu szczepień powszechnych pojawiły się problemy, z którymi musieli sobie poradzić zarówno pracownicy podmiotu wykonującego szczepienia, jak i pacjenci, którzy przyszli po szczepienie przeciwko COVID-19. No, znaczy dzisiaj jest ciężko, widzę, że to wszystko tak powoli to idzie, że mają jakiś problem z systemem, ale tak na razie no to jeszcze nie jest tak źle. Docelowo w tym miejscu może być dziennie zaszczepionych około 500 osób, tak mówiono podczas konferencji prasowych. Czy dalej to podtrzymujecie? Takie są plany. Oczywiście mamy nadzieję, że w miarę jak już nabierzemy wszyscy wprawy, tak, i funkcjonowanie tutaj samego punktu. Dzisiaj akurat mieliśmy na otwarciu niestety problemy techniczne systemu ogólnopolskiego, który no, nie mieliśmy na to większego wpływu, za co też Państwa najmocniej przepraszamy. Jeśli już oczywiście wszystko będzie zgodnie z harmonogramem i wszelkie szczepienia będą przebiegały sprawnie, to oczywiście ta liczba jak najbardziej jest realna i do zrealizowania. Od dzisiaj na szczepienia rejestrować się mogą roczniki powyżej 1991 roku. Zapraszamy Państwa do punktu w Myślenicach od poniedziałku do soboty w godzinach 8.20. W niedzielę pracujemy krócej od godziny 8 do godziny 14. Spod punktu szczepień powszechnych w Myślenicach dla Myślenicy i TV Ewelina Mielecka-Stankiewicz.